Dzień dobry. No właśnie, pokazywałem wam podwórko. O, widzowie poszli. Znaczy widzowie. Przepraszam, że... Ale to nie szkodzi. No właśnie, Krzysztof przyszedł z kościoła. Tu tak to wszystko jest komorowane. Wy nie uciekniecie stąd. No właśnie, Krzysztof przyszedł z kościoła. Ja byłem w domu. Nic się ogółem. Nagrałem na podwórku trochę, wyszedłem. Była brama, na podwórku wyszedłem i pokazywałem. O, i Krzysztof jest, przyszedł z kościoła. Poświęcił. Dzień dobry Państwu. Na święta. Święconka jest poświęcona. Proszę bardzo. Kiełbaska. Chleba Boże. Jajeczka. Kiełbasku. Sól. No i to wszystko. I już wniosę na główny pokój. Na zimny. I... No to powiedz. Jutro rano? No, pojechałeś, umyłeś się, ogoliłeś się. A, jak ja byłem w domu i coś się działo? I nic się była, nie, była nic brama nie otwarta? Wszystko w porządku, Wojtek był. I proszę was, to co nagrywa Wojtek, to nie jest sprawiedliwie, tylko fikcja. I proszę po Wojtku... Nie niektóre jest. Rzeczy fikcja, a niektóre to prawda. To teraz chyba prawda jest. No, teraz jest... prawdę nagrywamy, że byłem w kościele, poświęciłem, nowy proboszcz jest. O, serdecznie, gorąco pozdrawiam i wesołych świąt dla wszystkich. I ja życzę dla proboszcza złożyłem oficjalnie, bo porozmawiałem z proboszczem nowym, ze swoim, ale potężny, owalny. Zwroty tak jak Wojtek, ale potężny. Ale to niezdrowe być takim spasionym. Nie, masz rację, Wojtek. Ja szczuplejszy jestem i... Jak on gadał na tym, przy tej kazanicy, nie? To czerwy robił, bo jemu nie dawało aż oddychać już. Bo pójdzie, no, dużo masy ma. Co? Dużo masy, ciężko rozmawiać. No. Bo jest tak, a nie prawda. To jest prawda, a nie fałsz. No. I powiem, że takiemu człowiekowi niedobrze być potężnemu, grubemu i tak dalej. Zdrowia dużo życzę. To jest, tak powiem, niezdrowo być takiemu. A nie pytał się, że czy ty sam mieszkasz? Nie jeszcze. Jeszcze nie. Nie. Bo jeszcze chodził... Ale o, zobacz. Po kolędzie chodził... Maciej. Ale tutaj na ten temat nie będziemy rozmawiać. No dalej. A już się zmienił się proboszcza tego nie ma. Czy nie wiem, czy on chory, czy co. Może gdzie indziej. Może gdzie indziej poszedł, ale nie ma jego już. Nowe też księży się pozmieniali się w naszej parafii w Guadalupe. I taki kaplica jak było, taki jest. W środku tylko odmalowana, odremontowana. Piękniejsze się zrobiło i tak dalej. Żerandole nowe powieszone. Czy odmalowane żerandole. Ładnie piękne. Nowe. Spowiednice nowe. Postawione. Że wchodzisz, zamykasz się i ciebie, jak mówisz, grzechy. A kto jest głuchy, to możesz właśnie mówić i nikt nie słyszy ciebie. Co jeszcze powiedzieć? Ładnie, pięknie koło kaplicy jest, tak jak było, tak i jest. Oświetlona, okomarowana. Kaplica jest. Tak jak u nas dom. Nie. Boży dom. Poróż nocuje tutaj. Koło kaplicy jest jego domek postawiony. On nocuje. A reszta księży mieszkają
No, nie będę mówić na jakich ludzi, przyjaciół ludzi i tak dalej, bo jest RODO, ale blisko. O, właśnie. Proszę? Jest zakaz mi nagrywania, bo jest RODO. I powiem, że też widziałem parę sztuk księży. Było trzech, a teraz mamy sześciu księży. Serdecznie gorąco pozdrawiamy i wesołych świąt życzymy. I bardzo, bardzo kulturalne siedzieli spowiednicy, spowiadali, może było do spowiedzi przystąpić nawet. Ja sam pomyślałem, że jak nie dziś, to jutro pojadę do kościoła i może przystąpię do spowiedzi, bo też ciężko się czuję. I na zdrowiu już się lata, to trzeba się przyszykowywać. Zawsze być przyszykowany, bo człowiek nie zna ani godziny, ani minuty, ani tej sekundy. Zawsze trzeba być z Panem Bogiem pojednany. Zawsze dla Boga trzeba służyć wiernie, uczciwie, godnie, sprawiedliwie. Dla Matki Boskiej, dla Pana Jezusa. Zawsze trzeba spełnić ich przykazania Boże. Do kościoła chodzić. No już 6 lat. Święta, o 6 lat już tutaj mieszkam. I tak narzekasz na mnie? Nie, na Wojtka nie narzekam, tylko narzekam, że mnie opuszcza często i gęsto. Ale nie krzycz na mnie, krzyczysz nieraz. I powiem tak, to jest chłop dla mnie bardzo, przyjaciel bardzo dobry. Ja cię nie obrażam, jak ty obrażałeś wcześniej na filmach. I powiem tobie, Wojtku, zaprzestańmy to już, zakopmy ten topór do ziemi, głęboko. Nie wydostajmy tego toporu, tej zarazy szatańskiej. Niech ona tam zgnije, przepadnie. Precz. Żeby jej nie było. Żyjmy w zgodzie po Bożemu. Precz z tym wirusem, co panuje na świecie. Zgadza się, Wojtek, zgadzam się, że precz z nim, żeby jego nie było. Całkowicie, żeby on poszedł. Nie wiadomo gdzie. Żeby zdech. I do ziemi, żeby wlazł i nie wylazł. O, właśnie. Żeby głęboko się zakopał się i nie wylazł. Tylko nie w Polsce zakopał się, tylko gdzieś tam. Na całym świecie to panuje. Tyle ludzi umarło. Wiem. Teraz ja jechałem taksówką, to radio było Białystok. Tak samo byłem na komendzie, że bardzo dużo jest zachorowań na ten wirus. Bo ci powiem, Wojtek, i dla wszystkich powiem, choroba ludzi nie wybiera. Kosi, tak jak zboże skosi, jeszcze lepiej. Jak powiem. Trawę. Jak trawę. Kosi się kosiarką i zbiera się. Tak samo i to. Choroba zbiera żniwa. Żniwa zbiera... O, dobrze powiedziałeś. Te niepotrzebne żniwa, bo każdy człowiek chce żyć, chce patrzeć na ten świat Boży, miły, uczciwy i wszystkim ja, ode mnie. I ode mnie. I od Wojtka. Życzymy wesołych świąt. Z całego serca życzymy uśmiechu na twarzy. Zdrowych, szczęśliwych świąt. Zdrowia. Wielkanocnych. Szczęścia. I smacznego jajka, a i smacznej kiełbaski, smacznego Bożego chlebka, ciasta Bożego, to co znajdzie się na stole, życzymy dla was, żeby wspaniale zjedliście, spożyliście ze zdrowiem, żeby nigdy nie chorowaliście na ten koronawirus, ani inną chorobę, żeby zawsze byliśmy, żeby wspólnie spotykaliśmy się w zdrowiu, szczęściu, wesołości. Nie wyzywajmy jednego człowieka. Bóg taki, Matka Boska, Paniec nie nakazuje. Mówmy sobie, dzień dobry, do widzenia, dobranoc, dobry wieczór. Takie słowa mówmy. Nie mówmy. Dobra, może starszy. Nie mówmy. Może ja coś będę chciał powiedzieć.
I chciałem zakończyć tym słowami. Alleluja, alleluja, alleluja. O, właśnie widzieliście. Ułem. No, szósty rok. Chyba 4 dni przed świętami się wprowadziłem. Już minęło 6 lat. No, przyszedłem. Bo byłeś sam. Sam. Jak ten palec goły. Były. W czterech ścianach siedziałem. Teraz ściany to choć trochę bielsze. Lepsze. No. Ładniejsze. Dziękuję temu Wojtku za jedną sprawę. Nawet za 5 spraw. Że pomogłeś mi. Pomogłeś mi wstać na nogi. Na nogi. Nie pamiętasz, jak padałeś w kuchni? Krzyczałeś? Bo? Wojtek, major Wojtek, a ty upadłeś, ja ledwo cię podnosiłem do góry. Taki byłeś osłabiony. A za pierwszym razem, tutaj jeszcze świętej pamięci Łoś był, niepotrzebnie tego mleka dużo piłeś, ja co zobaczyłem, jak ty ogółem leżałeś na łóżku, te oczy ci tak o, tak, przytomność traciłeś, co ja zadzwoniłem do Pawła z Warszawy i on od razu przyjechał i co? No, dwie karetki i razem ty w pierwszej karetce, my samochodem jechaliśmy z tyłu, a z tyłu jeszcze jedna karetka była i na sygnale. Ja powiem tobie, tylko nie słyszałem ani sygnału, ani nic. Nie słyszałem. Bo już przytomność traciłeś. Dziękuję tobie. Nie płacz. A nie pamiętasz? Nie chciałeś, żeby ci usunęli ropę z płuc, całe te? To ja dowiedziałem się numer telefonu. Wsiadłem w taksówkę. Całe... O dziewiątej pamiętam. Zjechałem taksówką, że o, zadzwoniłem, że jestem dyrektor szpitala, lekarz twój, który leczył, i po prostu cały ten lekarz i dyrektor powiedział, że jest stan bardzo ciężki, a on nie chce zabiegu. To mógłbym, ja za telefon z tobą rozmawiałem, cały te. Ty płakałeś, a ja co powiedziałem? Ja chcę, żebyś ty żył. I cały te, i zgodziłeś się. I na drugi dzień zabrali ciebie i po prostu zabieg zrobili i polepszyło się te zdrowie. Dupę ci uratowałem. To dupa by ci zgniła. Dziękuję ci za to, Wojtku, z całego serca. I chciałem jeszcze podziękować. Podziękować chciałem dla dwóch osób. Pawła z Warszawy. I przeprosić Cię. Z całego serca, Pawła. No, będzie oglądał to. Może zrozumie. Napisałeś do mnie list. Dla Wojtka nie czytałem. Ale napisałeś taki list, trochę zrozumiałem z tego listu, a reszta, powiem Pawle. On ma też ciężkie życie. Nie jest tak łatwo. Dlaczego piszesz w liście i wszędzie mówisz? Nie mów o liście. Dobra, na ten temat to chcę wam powiedzieć i po prostu no życzymy, jeszcze będę nagrywał, życzymy ułym. Ja, Wojciech z Bombasu i po prostu Krzysztof K. Po prostu wesołych świąt. Po prostu zastanówcie się, co wy ułym dla nas złego robicie. Powinniście ułym pomagać w jakiś sposób. Dla mnie nie musicie pomagać. Ja sobie daję radę. Tylko bardziej trzeba dla Krzyśka po prostu nie dokuczać.
nie wysyłać tych paczek śmiesznych, bo on ogółem wkurza, nie będę przyklinał, bo święta. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Zastanówcie się i już.